Proszę o ciszę. Panie radny, pan mikrofon, proszę. Proszę Państwa, wielokrotnie namawiano mnie, żeby po prostu wystąpić do organu ścigania. Ponieważ określano mnie tam na tej stronie, że jestem alkoholikiem, że jestem psychiczny, że jestem jakimś kim jeszcze? Złodziejem, prawda? I proszę Państwa, no nie jestem alkoholikiem, bo ja naprawdę nie piję w miejscach publicznych, najwyżej symbolicznie. Natomiast jak wypiję, to w domu, ale to jest po prostu żenujące. Najwięcej zła, bo nie my, bo nie mieszkańcy. Bo jak się rozmawia z mieszkańcami, to każdy, z kim przynajmniej ja miałem możliwość rozmawiania, to każdy ocenia to w sposób jednoznaczny. Pozytywnie ocenia pracę Rady Gminy, wójta, pozytywnie ocenia gminę, w której mieszka. Natomiast ta strona robi dużo zła na zewnątrz, bo pytają mnie ludzie, czy też człowiek ma znajomych w Szczecinie i nie tylko, co tam się u was dzieje, prawda? Bo u nas się dzieje, jak powiedzmy się ogląda tą stronę, to u nas się dzieje, tu jest naprawdę, no tak jak pani Grażyna to wypowiedziała, to w tym urzędzie gminy to jest, no ja się nic nie robię, pije się kawę, ogląda się monitoring, jest to jakieś totalne dno, prawda? Ja jestem złodziejem i alkoholikiem. Proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo żenujące, przykre, to nie chcę tutaj powiedzieć. Natomiast wracając do monitoringu, no nie dalej jak ten monitoring, proszę Państwa, to nie jest, przecież w tym gronie ja muszę Państwu powiedzieć, już są przypadki, kilka przypadków, gdzie dzięki monitoringowi ujawniono osoby, które dokonały kradzieży, włamań. Nie dalej jak 10 razy było takie usiłowanie włamania do samochodu na osiedlu, gdzie pan Detmer mi informował, że doskonale ta osoba została nagrana, widoczna jak na talerzu. Także to jest po to ten monitoring, a nie po to, żeby tam podglądać kogokolwiek. Ja bym chciał, żeby jeszcze pani Grażyna, dosłownie dwa słowa, ponieważ tu otrzymaliśmy taką informację od przewodniczącego sejmiku. Proszę Państwa, ta informacja wpłynęła 19 grudnia, jest to taka bardzo gorąca jeszcze, ale tak. Przewodniczący sejmiku województwa zachodniopomorskiego nas informuje, że była przeprowadzona taka ekspertyza na wniosek Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pod tytułem Zróżnicowanie poziomu wspólnot samorządowych województwa zachodniopomorskiego w latach 2005-2010. 5 lat tutaj oceniano też w jaki sposób. I proszę Państwa, my znaleźliśmy się w tak zwanej drugiej grupie na pierwszym miejscu w miastu Kujza. Ja tutaj mam taki wykaz przecież, tak? I ten drugi to ta druga grupa, a my na tym pierwszym miejscu jest 33 gminy w tej drugiej grupie. Jest tutaj ileś gmin, tylko że ja mam niestety tu jest akurat taki, bo to jest faksem zaczerniony, nie widzę, ale w tej grupie, gdzie my jesteśmy, są to gminy rozwijające się dynamicznie, ale stykające się z problemami społecznymi, mającymi wpływ na tempo rozwoju. Tam jest i Kołbaskowo, Policy, Nowe Warto i tak dalej, i tak dalej. Czyli naszą gminę zaliczono do tych gmin dynamicznych, a jeszcze jest taka sprawa, że tutaj również brano pod uwagę wydatki inwestycyjne, w ogóle dochody. A 2005 rok, to Państwo wiecie, że to był ten okres jeszcze bardzo trudny, 5, 6, 7, 8. Czyli ta dynamika, to są te ostatnie teraz 9, 10 rok, prawda? Bo za te lata 5-letnie, no tam mieliśmy mały ten wpływ na tą dynamikę, ale jednak te 2 lata zrobiły swoje. Także ogólnie oceniono nas w tej grupie jako najwyżej ustawiona gmina, jeżeli chodzi o tą dynamikę. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałam po prostu nawiązać do tego, co tutaj już powiedział pan wójt i pani wójt, że przykro jest na pewno wam jako władzom żyć w takim środowisku, gdzie się wszystko opluwa. Przeżyliśmy, jestem sołtysem 38 lat, proszę Państwa, przeżyłam różne rzeczy.
naprawdę, od naczelników po wójtów. Na pewno nie byłam zwolenniczką na początku tutaj obecnego wójta. Nigdy też nie zachowałam się tak podle, jak zachowuje się teraz ta grupa od Zadymy, jak ona po imieniu. Ponieważ to cokolwiek by się tutaj nie zrobiło, wszystko jest na B. Wszyscy jesteśmy opluwani w sposób żenujący, tak jak powiedział pan wójt. Ja, proszę państwa, na domokrążstwie zarobiłam 24 zł. To jest mój zarobek. Co mają ci państwo od tej grupy z Zadymy, tego chyba, że wielką satysfakcję, to, że nas po prostu tak opluwają, nie lubią. Co ileś kadencji znajdzie się taka grupa silna zadymiarzy. Myśmy już, większość z nas, sołtysów tu obecnych, byliśmy już pozwani parę razy do sądu. Grupowo. To też przez taką fajną grupę właśnie zadymiarzy. I czy ci państwo, czy nie wstyd jest tych ludzi, żeby pisać na forum Nowej Stepnicy? Ja przepraszam, ja już mówiłam, że ja nie życzę sobie, żeby pisano w moim imieniu my społeczeństwo. Napiszcie państwo my grupa silnej Zadymy i wtedy nie prezentujecie mnie, ale jeżeli piszecie, że społeczeństwo wypowiada się w ten sposób, nie reprezentujecie większości gminy Stepnica. Każde, nawet konsultacje pokazały nam, gdzie jest większość z nas i nie prezentujcie nas wszystkich. Ja tyle dziękuję, bo po prostu emocje. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja tylko podsumuję podobnym stwierdzeniem jak na ostatniej sesji, że administrator strony jest odpowiedzialny za wpisy i kiedyś na pewno za to odpowie i powinien się zająć tym, co to powinien robić, a nie takimi rzeczami, ale to tuż na po prostu na boku. Natomiast jeśli chodzi, chciałabym jeszcze... Nie będę czytać, bo po prostu... Nie, najlepiej tego nie czytać, bo to jest... Ktoś mądry, dobrze to oceni. Chciałabym zabrać głos odnośnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W miesiącu styczniu będzie jak co rok organizowana i na zakończenie tej imprezy będzie organizowane Światełko do Nieba. I chcielibyśmy państwu po prostu poinformować, że jest pani Agnieszka Barnowska na sali. I jeśli ktoś z państwa chciałby wspomóc ten szczytny cel, to bardzo proszę. Można też przynosić również jakieś kanty na aukcję. Każda symboliczna złotówka będzie się liczyła, także namawiamy do wkład, nie określamy kwot. Tak? A gdyby ktoś chciał wesprzeć sztab w Racimierzu, to też bardzo prosimy. Małżonka chętnie przyjmie pieniądze na Światełko do Nieba i ja wtedy nie będę musiał. Na pewno każda pomoc będzie mile widziana. Dziękujemy z góry. Natomiast w związku z tym, że to jest ostatnia sesja w tym roku i za kilka dni święta, chciałbym państwu złożyć życzenia. Tak, wszystko wiem po kolei. Chciałabym państwu złożyć naprawdę zdrowych, spokojnych, miłych świąt, świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych miłością, radością, żeby przebiegały one spokojnie. Natomiast nowego roku, który spełni państwa wszystkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, miłości, szczęścia, powodzenia, sukcesów zawodowych i naprawdę zrozumienia, przede wszystkim zrozumienia. No i wszystkiego dobrego. W imieniu wójta i swoim chciałbym również zaprosić po zakończonej sesji do sali obok na symboliczną lampkę szampana. Dziękuję państwu. Skoro nie ma już innych tutaj tematów, zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję państwu. Już spokój. Cześć Przemek. Ale już 6 po 3.